Witam Państwa ponownie i zgodnie z obietnicą przechodzę do takiego tematu, który nazwałem systematyka kodeksu karnego skarbowego z uwzględnieniem zasad stosowania do KKS, przepisów KK i KPK, co już sygnalizowałem na pierwszym spotkaniu, że takie odniesienie jest i na czym ono polega. Otóż ta systematyka kodeksu karnego skarbowego w porównaniu do prawa powszechnego jest zupełnie różna, bo jeżeli chodzi o prawo powszechne, mamy kodeks karny, tak, czyli prawo materialne, mamy kodeks postępowania karnego, czyli procedurę, czyli tą część prawa karnego, która mówi, w jaki sposób realizować prawo materialne. Mamy kodeks wykroczeń, który osobno określa zasady odpowiedzialności za wykroczenia oraz określa typy wykroczeń. Mamy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, który jest inny od kodeksu postępowania w sprawach o przestępstwa. No i mamy wreszcie kodeks karny wykonawczy, który mówi o wykonywaniu już orzeczonych kar i środków karnych. Natomiast jeśli chodzi o kodeks karny skarbowy, to wszystkie te materie zostały uregulowane w jednym kodeksie, w jednym akcie prawnym. Zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia, zarówno postępowanie w tych sprawach, jak i samo nawet postępowanie wykonawcze. Jak to zostało systematycznie podzielone? Otóż kodeks składa się z trzech tytułów, tych głównych jakby ksiąg, tak? Tytuł pierwszy dotyczy przestępstw i wykroczeń skarbowych. I tytuł pierwszy dzieli się na następujące rozdziały, czyli dział pierwszy, część ogólna, dzieli się na następujące rozdziały. To są rozdział pierwszy i drugi i w tym rozdziale mamy normy, które dotyczą jednocześnie i przestępstw, i wykroczeń. To jest pewnego rodzaju jakby zupełna specyfika kodeksu karnego skarbowego w stosunku do prawa powszechnego. Rozdział drugi w tytule pierwszym, dziale pierwszym. Tak? Rozdział pierwszy i drugi dotyczy przestępstw i wykroczeń jednocześnie. Rozdział trzeci dotyczy tylko przestępstw. Rozdział czwarty dotyczy tylko wykroczeń. A rozdział piąty to jest to, co już o czym wspominałem poprzednio, to jest to objaśnienie wyrażeń ustawowych i ta część też dotyczy jednocześnie przestępstw i wykroczeń. Zresztą to, że w jednym rozdziale czy dziale mowa jest o przepisach regulujących i przestępstwa i wykroczenia, powoduje sporo dodatkowych komplikacji. Czyli omówiliśmy sobie tytuł pierwszy, dział pierwszy. Teraz w tytule pierwszym dotyczącym przestępstw i wykroczeń skarbowych jest również dział drugi, tak zwana część szczególna, no tak jak w kodeksie karnym, prawda? Część ogólna, część szczególna, czyli część ogólna to zasady odpowiedzialności karnej, natomiast część szczególna to poszczególne typy przestępstw. A tutaj mamy poszczególne typy przestępstw i wykroczeń. I to jeszcze ujęte w taki sposób, że w jednym artykule mamy na przykład typ podstawowy przestępstwa, typ uprzywilejowany przestępstwa, a paragraf trzeci to jest już wykroczenie. Do tego jeszcze wrócimy. Otóż w tym dziale drugim, część szczególna, mamy poszczególne rozdziały, które dotyczą poszczególnych typów przestępstw, prawda? Rozdział szósty dotyczy przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji. Rozdział kolejny, siódmy, dotyczy przestępstw, określa przestępstwa przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. Rozdział kolejny, ósmy, dotyczy przestępstw przeciwko obrotowi dewizowemu i rozdział dziewiąty dotyczy przestępstw przeciwko organizacji gier hazardowych. To są te kategorie przestępstw, z którymi zajmuje się kodeks karny skarbowy. Dla przypomnienia wymienię w takim uproszczonej formie, czyli podatkowe, celne, dewizowe i związane z grami hazardowymi.
I to znajduje się w tytule pierwszym. Z kolei w tytule drugim mamy postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. I widzicie Państwo, tutaj stosuje się tą samą procedurę do przestępstw i wykroczeń, co jest zupełną odmiennością, jeśli chodzi o prawo powszechne. Czyli to są przepisy, które mówią, jak realizować prawo materialne skarbowe. No i tytuł trzeci to już jest postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, czyli ten tytuł trzeci też dotyczy jednocześnie przestępstw i wykroczeń. I tutaj obowiązuje też taka zasada, o której zresztą za chwileczkę też powiem, że do tej części stosuje się kodeks karny z wykroczeń, jeżeli przepisy kodeksu karnego skarbowego tego tytułu nie stanowią inaczej. Teraz wspomniałem o tych zasadach stosowania kodeksu karnego i kodeksu postępowania do kodeksu karnego skarbowego. I tu powiem tak, jeżeli chodzi o przestępstwa, no to już wspomniałem Państwu o artykule 20, który wymienia te przepisy kodeksu karnego części ogólnej, plus te regulacje dodatkowe, które nie są ujęte w artykule 20, a także odwołują się do kodeksu karnego części ogólnej. Szybko tylko przypomnę, żeby można było sobie zapisać. Takie odwołanie znajduje się w kodeksie karnym skarbowym w artykule 21 paragraf 3, 26 paragraf 4, 39 paragraf 2, 40 paragraf 1 i 45 paragraf 1 i 2, gdyby ktoś z Państwa chciał bardziej wnikliwie to sobie prześledzić. Jeżeli chodzi natomiast o to, do jakich instytucji stosuje się te przepisy kodeksu karnego o części ogólnej, o której mówiłem, mówiąc inaczej, jakie instytucje kodeksu karnego skarbowego składają się jednocześnie z przepisów kodeksu karnego i przepisów kodeksu karnego skarbowego, to ten temat już na następnym spotkaniu.